Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejsza Ewangelia jest troszeczkę długa, więc ja jej nie przeczytam. Więc proszę, żeby każdy już sam we własnym zakresie przeczytał tę Ewangelię. Bardzo proszę. Chociaż jestem przekonany, że większość z Was czyta Ewangelię, zanim się tutaj pojawia. Dobrze by było, gdyby tak było. A dla tych, którzy pomimo próśb nie mają chęci czasu, to przeczytam tylko fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie tak będzie u was, mówi Jezus. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Jezus daje nam dzisiaj receptę na wszystkie kłótnie, spory, które prowadzimy. Bo jak my się kłócimy o coś, to w danej chwili to, o co się kłócimy, to, o co się spieramy, jest bardzo ważne. Nawet jeśli po 20 latach okaże się, że to było w ogóle nic nieważne albo mało ważne, to jest nieważne, że my tak sobie za 20 lat pomyślimy, że to jest nieważne. Ważne to jest dzisiaj, teraz, że my się spieramy o coś. Jak my się o coś spieramy, to naprawdę jest bardzo ważne. Bo się o to spieramy. Jezus widzi to, że się spieramy. Widzi to, że się kłócisz z żoną, z mężem, że się nie dogadujesz z dziećmi, że nie możecie dojść do ładu i składu w pracy, w kościele, we wspólnocie, na ulicy, w tramwaju. My się kłócimy, a to znaczy, że nam zależy. I możemy się tak pokłócić na amen i nic z tego nie wyjdzie. Albo możemy zrobić to, co Jezus nam dzisiaj proponuje. Nie tak będzie między wami. Jak się już spieracie i kłócicie, bo się o ważne rzeczy spieracie i kłócicie, jeden chce dominować nad drugim, jeden chce być większy od tego drugiego, jeden ma większą rację od tego drugiego, to ja wam daję receptę. Jak dojść do ładu i składu, jak wyjść z tego, w czym jesteście, w jedności, a nie pokłóceni na amen, na życie wieczne. Tylko jak wyjść z tego właśnie, z tych sporów. Jezus pokazuje coś, czego często nie widzimy. Zaprasza nas do służby. Chcesz być wielki, chcesz mieć rację? W sporze z żoną albo z mężem, albo z tą osobą, z którą masz spór, to służ temu człowiekowi. Co to znaczy służyć? Można służyć tak, żeby kogoś zmanipulować. A później mu wypominać. A ja ci służyłem, a ty mi nie służysz. Albo można jeszcze inaczej, tak po Jezusowemu. Można, zanim będę służył, zacząć słuchać. Starać się zrozumieć. Słuchać i zrozumieć. Wtedy zaczynam pomagać. Wtedy zaczynam służyć. Wtedy już nie ma krzyku, konfliktu, spierania się, bo apostołowie się ze sobą pospierali. Oburzyli się. Oburzyło się 10 na pozostałych 2. Jak oni mogli prosić Jezusa o to jeszcze przy pomocy swojej mamy? No wiemy chyba, o co prosili, bo zajrzeliśmy już do tej Ewangelii. Ja do tego nie będę wracał. Bo to jest ważne, chociaż nie dla nas dzisiaj. Dla nich to było ważne. A dla nas najważniejsze jest, jak wyjść z tego sporu. Jak to zakończyć? Bo można powiedzieć milcz. Milcz. Można powiedzieć zamknij się, milcz do drugiego człowieka. Jezus nigdy do człowieka nie powiedział zamilcz. Do diabła powiedział zamilcz, ale do drugiego człowieka nigdy nie powiedział zamilcz. Do Piotra powiedział stań za mną, bo jesteś mi zawadą, ale kto będzie chciał stanąć za mną? Ten drugi oponent nie stanie za mną. Stanie przeciwko mnie. Więc co ja mogę zrobić? Służyć. Jak? Słuchając.
I tak sobie dzisiaj myślałem o tym przed Przenajświętszym Sakramentem i kiedy wyszedłem z kościoła, to tak zauważyłem pewną kobietę. Chociaż było więcej osób, ale ją zobaczyłem. Tak moje oczy ją zobaczyły i miałem pragnienie podejść do niej i zapytać się, co ona myśli na temat służby. Bo może ja sobie coś wymyśliłem. Zapytam się tej osoby, co ona myśli o służbie. I ona zaczyna mi mówić, że ona się zgadza ze mną. Z tym, co ja mówię. I że ja jej otworzyłem też oczy, bo ona akurat jest w takiej sytuacji, gdzie ma męża chorego, któremu chce służyć, a nie umie. Bo go nie słucha. Stara mu się narzucić swoją wolę. A on się jeszcze bardziej zamyka na nią. Więc mówię, jak pani z tego nie zrezygnuje, to co to za służba? Trzeba się podporządkować, czyli uniżyć. Tak jak niewolnik musiał się uniżyć, nie mógł się wywyższać nad swojego Pana. Musiał się uniżyć. Tak Jezus stał się niewolnikiem dla nas. Uniżył się. Ten, który nie musiał się uniżać. Ten, który jest Panem, uniżył się. Ten, który ma rację, zniżył się. Nie zrezygnował ze swojej racji. Nie zrezygnował z miłości, z przykazań, z prawdy. Nie. Słuchał. On, znaczy nie, że nie słuchał, tylko zrezygnował z narzucania swojej woli, tylko zaczął słuchać. Słuchał swoich uczniów. Obserwował ich. Słuchał. Był do dyspozycji. Nie tylko przyszedł i mówi, tak ma być, tak ma być, tak ma być, tak ma być. Jak nie, ktoś nie przyjmie, wypadł z mojego kościoła. Wynocha z mojej wspólnoty. Nie, on ich słuchał. Przebywał z nimi, słuchał ich. Pozwalał im mówić. Pozwalał na takie sytuacje, że oni się spierali między sobą. Potem przychodzili jeden z drugim do niego na osobności. On ich słuchał. I wtedy patrzył na nich i wiedział, jak im pomóc. Ale dał im możliwość wypowiedzenia tego. Ktoś może nie będzie chciał do nas nic mówić. Na przykład mąż może nie będzie chciał nic powiedzieć żonie, nawet poprosić o pomoc. Zostaw. Będzie chciał, to zawoła. I tak, w taki sposób będziesz służyć. Ale nie potępiaj. Nie potępiaj, nie odrzucaj przez to, że on nie chce, żebyś ty mu służyła. Bo może mieć do ciebie żal, pretensje. Po prostu bądź na zawołanie. Bądź jak sprzątaczka, kucharka. Ona się tak na mnie patrzy, ta pani. O, to trudne. No trudne. Ale z Jezusem jest dużo, dużo łatwiejsze. Z Duchem Świętym jest dużo, dużo łatwiejsze. I w ten sposób zaczynamy się zbliżać do siebie. Jednoczyć się. Ktoś nie chce z tobą gadać? Dobra. Nie. Ale ja jestem gotowy. Gotowy na wysłuchanie ciebie, na służbę. Chcę ci służyć. I jeszcze jedna rzecz. Z księgi Jeremiasza. Niegodziwi rzekli. Możemy się spotkać też z takimi ludźmi. Niegodziwymi. Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza. Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem. Nie zważajmy wcale na jego słowa. Jeremiasz chciał, nawet mówi o tym, usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Jeremiasz chciał im pomóc. Głosił słowa, dawał rady. Był prorokiem. Oni wiedzieli, że jest prorokiem. A mimo to nie chcieli, żeby on im służył. I podnieśli na niego rękę. Zaplanowali to. To jest oczywiście zapowiedź tego, co się stanie z Jezusem, który służył aż do końca.
I On właśnie tego od nas oczekuje, że będziemy służyć aż do końca. Czyli będziemy w gotowości na bycie z tym drugim człowiekiem. Jak ten drugi człowiek zawoła. On może nigdy nie zawoła. Pomóż mi. A może będzie cały czas nieustannie wołał przeciwko mnie. Podkładał mi miny. Mąż, żonie może cały czas nieustannie podkładać miny. Cały czas z niej się po prostu nabijać. I nawet w chorobie, nawet w takim zacietrzewieniu. Ale ona do końca musi wytrwać w tej postawie służebnicy, która słucha i oczekuje i daje szansę cały czas. To jest strasznie trudne, strasznie ciężkie. Samemu człowiek tego nie jest w stanie osiągnąć. Ale z Duchem Świętym tak. Jeżeli wytrwamy, to uczyni z nas wielkimi. Bóg wynagrodzi nam to, co nam ludzie zabrali. On odda nam sprawiedliwość. On nas wywyższy w stosownym czasie. To będzie zauważone. Nawet jeśli my nie widzimy Boga, to On widzi nas. No. Trudne, nie? Trudne rozwiązanie problemów. To nie chodzi o to, żebyśmy poszli na kompromis. Dobra, ja wiem, że mam rację. Ja wiem, że ty nie masz racji. Ale że pójdziemy na kompromis, żeby się nie kłócić, to ja przyjmę twoje myślenie. Chociaż twoje myślenie jest złe, bo jest niezgodne z Ewangelią. Jest jawnie niezgodne z Ewangelią. Nie, to nie chodzi o to, żeby pójść na kompromis. Jezus nie oczekuje od nas kompromisów. Służ takiemu człowiekowi. Nie uciekaj od niego. Trwaj przy nim. Jak niewolnik trwa przy swoim panu. Mógłby uciec, mógłby się zbuntować, mógłby powiedzieć, nie chcę takiemu służyć. Chcę być wolny. Chcę się uwolnić od niego. Chcę się uwolnić od niej, od nich. Jak Bóg będzie chciał cię uwolnić od nich, od niego, to cię uwolni. On ma swoje sposoby. On wie, jak uwalniać nas spod władzy faraonów, Herodów. Może przysłać śmierć. I taki mąż umrze. Albo taka żona. Albo taki pracodawca przestanie być twoim pracodawcą. Ale ty sam nie odchodź. Służ. Jeremiasz nie odchodził. Trwał, służył. Cały czas. Oskarżali go o to, że on nie służy, że kolaboruje z Babilończykami. Że osłabia morale, głosząc te wszystkie słowa. Wrzucili go do cysterny. Z błotem, chcieli jego śmierci, a jednak z tego wszystkiego Bóg go wyciągnął. Wyciągnął go z tego wszystkiego, bo on cały czas nieustannie służył. Oczywiście, zobaczcie, co on robi. On żali się do Boga, lamentuje nad swoim losem. My dzisiaj możemy, oprócz lamentowania nad naszym losem, możemy także otrzymać w Jego ranach uzdrowienie. Nie w naszych ranach uzdrowienie, tylko w Jego ranach. Patrząc na to, co zrobiliśmy rękami bezbożnych Jezusowi. Jezus umarł, cierpiał strasznie, bardziej niż ja. I ja, patrząc na Jego rany i przytulając się do Jego krzyża, łącząc swoje rany z Jego ranami, doświadczam uzdrowienia. I przez to staje się wielki, silny, mocny w wierze, niezłamany. Chociaż już dawno powinienem być złamany relacjami z ludźmi, nie? Bo relacje z ludźmi nas bolą, niszczą. Łamią nasze serca. My łamiemy czyjeś serca, ktoś łamie nasze serca, nasze uczucia, nasze emocje buzują, nasz język mówi złe słowa. Nie, nie mów złych słów. Służ, słuchaj. Naucz się tego. Jezus będzie chciał cię tego nauczyć, bo On potrafi cię tego nauczyć. Przez te wszystkie doświadczenia nauczy cię tego, że zaczniesz służyć. Najpierw słuchając. Aż w końcu ten, który na ciebie tak najeżdża i cię tak niszczy, przyjdzie i cię przeprosi. Jeśli nie tutaj, to tam. To po tamtej stronie.
będzie chwała Boża objawiona i korona zostanie ci nałożona na głowę. A jeśli nie chcesz służyć, to ta korona spadnie ci z tej głowy. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Wiem, że to było trudne, ale Jezus tak powiedział, jaki jest sposób rozwiązywania konfliktów. Z Panem Bogiem i pozdrawiam. Jak coś, to widzimy się jutro, jak Bóg pozwoli.